Witam wszystkich, nazywam się Piotr Milanowski, ja pracuję w DaftCode, jak widać tutaj na dole slajdu. Chciałem wam opowiedzieć o wnioskowaniu statystycznym. Właściwie zrobić taki krótki wstęp do wnioskowania statystycznego z wykorzystaniem Pythona. O co chodzi? No więc jak analizujemy jakieś dane, to w pewnym momencie dochodzimy do czegoś takiego, że mamy jakieś wartości. Tak jak na przykład, nie wiem, liczyliśmy jakąś średnią, estymowaliśmy jakieś nachylenie jakiejś prostej przez regresję. No i dochodzimy do takiego momentu, gdzie musimy powiedzieć coś o tej wielkości. Musimy powiedzieć coś, na przykład, jak bardzo jesteśmy pewni, że ta wielkość jest dobra. Albo mamy dwie wielkości i chcemy je porównać z sobą. No i właśnie do tego między innymi służy coś, co się nazywa wnioskowaniem statystycznym, czyli właśnie takie określanie pewnych informacji, korzystanie właśnie ze statystyki przede wszystkim. Tak więc zorganizowałem ten talk w ten sposób, że najpierw pokażę wam, jak zbudować, czy jakich modułów używam zazwyczaj do właśnie wykonywania tych obliczeń, do wykorzystania z wnioskowania statystycznego. Następnie będą przykłady, na których będę właśnie pokazywać, na czym polega to samo wnioskowanie statystyczne. Prawdopodobnie przez cały ten pokaz będą się przewijać takie słówka. Miałem plan, żeby opowiedzieć o każdym słówku troszeczkę, ale jak zacząłem o tym myśleć, to no, tak naprawdę każdy z tych rzeczy wymaga osobnego wykładu. No, na przykład samo prawdopodobieństwo. To prawdopodobieństwo no, to ma przynajmniej trzy definicje. Tak, no, żeby opowiadać o prawdopodobieństwie, to trzeba no, nie wiem, cały semestr poświęcić na ten temat. To są różne koncepcje, tak filozoficzne, praktyczne. Tak więc zamiast tego postanowiłem po prostu przejść przez przykłady. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, jeśli będę używać jakichś słów, których nie będziecie rozumieć, to proszę się mnie pytać. Ja ze swojej strony postaram się tłumaczyć te przykłady, jakby nie korzystając z tego żargonu statystycznego. No dobrze, no to zacznijmy od przygotowania. Jak przygotować Pythona do analizy statystycznej? No cóż, no są to dwa główne moduły. Jeden to jest NumPy, drugi to jest SciPy. No i te dwa moduły są akurat bardzo istotne i powiedziałbym niezbędne. Dwa kolejne moduły, Pandas i Matplotlib, one są bardzo pomocne, natomiast nie są jakby niezbędne, w przeciwieństwie do tych pierwszych dwóch. Jeśli chodzi o NumPy, no to jest taka biblioteka numeryczna. Znaczy, biblioteka numeryczna, która bardzo dobrze operuje na wektorach i na macierzach. Właściwie osobiście nie wyobrażam sobie życia bez tej biblioteki. Za każdym razem, kiedy piszę jakiś moduł, to zaczynam od import NumPy as NP. No i większość bibliotek, które jakby działają w obrębie matematyki czy statystyki, korzystają z tej biblioteczki. No ona jest fajna, bo po pierwsze pozwala na bardzo łatwą manipulację macierzami i wektorami. Po drugie ona jest optymalizowana pod względem prędkości. Tam większość kodu jest napisana w C, także te operacje na tych wektorach i macierzach są bardzo szybkie. No i też jest bardzo wydajne pamięciowo, no bo jeśli znacie Pythona, no to takim podstawowym narzędziem do tworzenia wektorów mógłby być na przykład lista, prawda? Co prawda Python ma taki moduł, array się nazywa, no ale prawdopodobnie ludzie listy używają. No i taka lista, no to ona będzie, no to jest lista, to nie jest tablica, tak? Natomiast ta biblioteka operuje na takich informatycznych tablicach. Okay, no i to jest taki przykładzik na to, jak ułatwia życie NumPy. Tak, no tutaj mamy przykład Pythonowy, tu jest przykład Python plus NumPy.
Tak, no to tworzenie wektora, prawda? No to po prostu tworzymy sobie tablicę. Żeby pomnożyć wektor przez 2, no to musimy coś takiego zrobić, tak? No to pewnie można zrobić inaczej jeszcze, jakimś mapem czy czymś takim. No ale to już zaczyna być trochę mało intuicyjnie, prawda? No bo to trzeba każdy element mnożyć jakby oddzielnie, natomiast nie sam wektor. Tu jest dodanie dwóch wektorów, tego V i tego poprzedniego V2. No to znowu musimy operować na takich każdym elemencie oddzielnie. No i tutaj mamy normalizację wektora. Tak, czyli po tej procedurze wektor będzie mieć średnią 0 i odchylenia standardowe 1. No i jak widać, no to jest troszkę, no 4 linijki na normalizację, no to jest trochę, wydaje się trochę dużo. No właśnie, a jak to wygląda w NumPy? No w NumPy to jest dosyć intuicyjna tak naprawdę. No stworzenie wektora jest troszkę bardziej, powiedziałbym, może uciążliwe, bo trzeba wziąć i zawinąć ten wektor, który tworzymy w taką instrukcję. To tworzy nam tablicę NumPy. No i w przeciwieństwie do tego wektora tutaj, to jest już taka prawdziwa tablica. To znaczy jest na przykład mniejsza niż ta lista. No dobrze, no ale najważniejsze jest to, co potem możemy zrobić z tym wektorem dzięki NumPy. No na przykład, żeby pomnożyć taki wektor przez 2, to znaczy każdy element tego wektora przez 2, to nie trzeba jakby babrać się w wnętrzności tego wektora, no tylko po prostu wystarczy robić 2 razy V, tak? Już. Tak samo dodawanie dwóch wektorów, to jest po prostu dodawanie no, dwóch zmiennych. Ja mam wrażenie, że ten zapis NumPy'owy jest bliższy matematycznym zapisom. No. No tak, tak, no tutaj rzeczywiście, no nie trzeba się po prostu już babrać. To łatwiej będzie z NumPy'em zacząć. Oj, niewątpliwie, tak, niewątpliwie, tak, NumPy bardzo ułatwia życie, tak, no chociażby proszę spojrzeć na tą normalizację danych, nie? No tutaj mamy 4 linijki, tutaj mamy 1 linijkę. NumPy dostarcza również fajne metody do każdego tego wektora i możemy od razu w bardzo prosty sposób policzyć średnią i standardowe odchylenie. No i właśnie dlatego NumPy jest takim niezbędnym elementem każdego takiego programu statystycznego, no bo naprawdę bardzo ułatwia życie. No oprócz takich właśnie metod, on dostarcza jeszcze całe mnóstwo metod numerycznych, takie jak i to zoptymalizowanych metod numerycznych, jakieś odwracanie macierzy, mnożenie macierzy, podnoszenie do kwadratu, pierwiastkowanie macierzy, takie inne, wyznaczanie dekompozycja macierzy. To wszystko jest jakby już zawarte w tym NumPy, nie trzeba nic samo pisać, to wszystko jest zoptymalizowane. Drugim takim niezbędnym modułem, chociaż nie aż tak niezbędnym jak NumPy, jest SciPy. No i SciPy to jest taka po prostu zbiór takich podmodułów do różnych dziedzin naukowych. Tak? No na przykład mamy moduł do pomagający w analizie sygnałów, moduł pomagający w analizie obrazów, mamy moduł do szybkiej transformacji Fouriera, do całkowania. Tutaj jeszcze jest podany przykład do algebry liniowej moduł. Nas będzie interesować tylko ten moduł. Ze swojego doświadczenia mogę tylko powiedzieć, że czasami zdarzają się problemy z tym SciPy. Czasami natykałem się na błędy, na bugi w sygnałach. Miałem również troszkę problemów z całkowaniem. Tak więc do SciPy'a zawsze podchodziłem tak troszkę z rezerwą. No niemniej akurat SciPy Stat jest modułem akurat świetnym. No, tam jest mnóstwo fajnych rzeczy. Ok, no jeszcze zostały takie dwa dodatkowe moduły. No pierwsze to są pandy. No pandy to są takie, to jest taki moduł, który dostarcza struktur danych, w których możemy bardzo łatwo przechowywać swoje dane. To się szczególnie przydaje, kiedy te dane są różnego typu. To znaczy mamy na przykład wiersz naszych danych zawiera zarówno liczby, stringi i daty na przykład, prawda? No to, co prawda, to można zrobić w NumPy, ale pandas bardzo ułatwia takie rzeczy, żeby zawrzeć to w jednej strukturze.
No a dodatkowo również udostępnia całą masę funkcji, ułatwia szukanie w takich strukturach, slajsowanie takich struktur, no i tak dalej. Także on jest przydatny, chociaż nie niezbędny. No i ostatnim takim modułem jest matplotlib. No a to jest taki, powiedziałbym, standardowy moduł do wizualizacji danych. No to jest tam oparty na matlabowej bibliotece, czy właściwie się programuje w nim tak jak w matlabie trochę. Niektórzy mówią, że jest trochę brzydki, co się ma zmienić z drugą wersją. No w każdym razie wszystkie obrazki, które będziecie widzieć, nie ma ich dużo, ale będą, są właśnie zrobione w tym matplotlibie. No i przydaje się. Dobrze. Więc jak już mamy zbudowany ten nasz, tego naszego Pythona pod względem statystyki, to możemy przejść do przykładu. Do tego, jak używać tych, jak korzystać z tego Pythona, żeby coś sobie policzyć. OK. Przykład pierwszy. Detekcja anomalii. Wyobraźmy sobie, że mamy zbiór danych, który wygląda w ten sposób, że mamy wektor, każdy element z tego wektora jest liczbą wejść na naszą stronę danego dnia. No i mamy zebrane dane z 3 miesięcy, czyli ten wektor ma około 120 elementów, czy dokładnie 120 elementów. No i powiedzmy, mamy takie pytanie teraz. Jeśli dane któregoś dnia, któregoś kolejnego dnia będziemy mieć 800 albo 850 albo 900 wejść, czy to jest coś podejrzanego? Tak, albo coś odstającego od tego, co wcześniej widzieliśmy. No to akurat nie musi być podejrzane, prawda? To może być na przykład rezultat jakiejś, nie wiem, promocji marketingowej, tak? Chcemy mieć na przykład metodę, która by pozwalała nam powiedzieć, kiedy promocja marketingowa zaczyna działać. Prawda? Że mamy jakiś marketing na Facebooku i nagle eksploduje nam strona, bo mamy za dużo wejść, tak? Ale to może być też coś złego, na przykład fraudster może próbować jakimś botnetem fraudster kupuje, nie wiem, 1000 kart kredytowych i próbuje botnetem każdą z tych kart na naszej stronie wykorzystać, tak? Sprawdza, czy da się zarejestrować za pomocą tej karty transakcję, tak? No i okazuje się, że mamy któregoś dnia, nie wiem, 2000 wejść, bo człowiek korzystał z botneta i tak. No, także no, czasami przydaje się taka detekcja anomalii. No więc właśnie. Okej, to zaczniemy od zobaczenia, jak te dane wyglądają. OK, tak, czyli tutaj mamy pierwsze import numpy. Druga linijka to jest zapisanie tego wektora, który skądś tam mamy, prawda, jako tablicy numpy. No i te wielkości wyglądają w ten sposób. Obrazek jest tam, histogram tych wielkości. Na czerwono, takimi czerwonymi kreskami zaznaczone są te liczby, o które pytałem, czyli 800, 850 i 900. No tutaj jeszcze są pokazane maksymalna i minimalna wielkość w tym naszym wektorze danych, w tej naszej dystrybucji. No i tak patrząc nawet na sam obrazek, no widać, że to 900 to pewnie będzie podejrzane. 800 no niekoniecznie, ale 850 no tak, nie wiadomo. No dobrze, no to no tak, no to jest takie patrzenie na obrazek, ale chcielibyśmy jakąś metodę automatycznej detekcji. No dobrze, no to weźmy się za to w ten sposób. Załóżmy, że te dane pochodzą z rozkładu Poissona. Tak, rozkład Poissona to jest taki rozkład bardzo lubiany przez fizyków na przykład, określający liczbę zliczeń w danym odcinku czasu. Tak, czyli jeśli na przykład mamy rozkład promieniotwórczy, to liczba zanotowanych rozkładów promieniotwórczych na przykład w godzinie będzie podlegało rozkładowi Poissona. Tak samo na przykład liczba samochodów, które przejadą na zielonym świetle, też będzie podlegało rozkładowi Poissona. Taki rozkład Poissona to jest taki bardzo wszędobylski rozkład, może nie tak wszędobylski jak Gaussa, ale również się przydaje, więc warto o nim wiedzieć. No i załóżmy, że te dane pochodzą właśnie z rozkładu Poissona. No i skoro już to wiemy, to możemy przeparafrazować nasze pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania wartości 800, albo 850, albo 900 dla rozkładu Poissona dopasowanego do naszych danych. Tak, to jest dokładnie to samo pytanie. Znaczy budujemy sobie rozkład Poissona na podstawie naszych danych.
No i pytamy się, jak bardzo prawdopodobne jest, że otrzymamy taką wielkość, na przykład 900 albo więcej, zakładając, że te dane właśnie pochodzą z tego rozkładu Poissona. No, również możemy się zastanowić, czy musimy za każdym razem liczyć dla każdej wielkości, czy nie możemy jakiegoś takiego thresholda sobie wyznaczyć. To też będzie pokazane. No. Okazuje się, że SciPy Stats w swojej skarbnicy ma również rozkład Poissona i całe mnóstwo innych rozkładów. To, co fajnego jest w tych rozkładach, jest to, że one mają wszystkie taki sam interfejs. To są no i wszystkie takie same metody. Na przykład metodę wyznaczenia dystrybuanty danego rozkładu, metodę wyznaczenia no właściwie samej dystrybucji danego rozkładu i mnóstwo różnych fajnych rzeczy. To wszystko jest całkiem nieźle opisane na dokumentacji SciPy, więc to można zajrzeć. No i jak to przeprowadzić w Pythonie? No, musimy za pierwszym razem, po pierwsze musimy dopasować rozkład do naszych danych. No, robi się to w ten sposób, no, rozkład Poissona ma tylko jeden parametr, to jest średnia tego rozkładu, no i możemy go estymować po prostu wyliczając średnią z naszego wektora. No i mając tą średnią, możemy policzyć dystrybuantę, czyli właściwie jeden minus dystrybuantę z kolejnych liczb. Dlaczego dystrybuanta? Dystrybuanta to, no, ja dobrze pamiętam, to jest prawdopodobieństwo otrzymania wartości mniejszej lub równej tej liczbie. Natomiast to, co nas interesuje, to jest prawdopodobieństwo otrzymania tej liczby albo jakiejś większej liczby. Tak? Dlatego to jest jeden minus a dystrybuanta. No i po kolei mamy prawdopodobieństwa. Tak, tu mamy pół, tu mamy jakieś małe, tu mamy. No i chodzi o to, że jeśli dostaniemy małe prawdopodobieństwo, to będziemy chcieli odrzucić, albo powiedzieć, to wtedy będziemy wiedzieć, że dana liczba raczej nie pochodzi z tego rozkładu, a co za tym idzie, jest jakąś anomalią. Ok? Czyli w ten sposób wyznaczamy, możemy właśnie o tym prawdopodobieństwie powiedzieć, tak? Czyli jak na przykład patrzymy sobie na tą 800, takie na obrazku to było widać, że to jest tam prawie w środku. Nie? No to widać, że rzeczywiście jest prawdopodobieństwo tego, no jest jedna druga prawie. Nie? Ta 900, no to tam było na samym końcu, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo. Tak? No i tu widać, że to wtedy możemy odrzucić, no bo to jest małe prawdopodobieństwo. No problem jest z tym 850, nie? No to wychodzi jakieś 5%. No i co z tym zrobić? Czy to jest wystarczająco małe prawdopodobieństwo, żeby powiedzieć, że to jest anomalia, czy nie? No w tym akurat wnioskowanie statystyczne wam nie pomoże. To akurat się ustala jakby trochę magicznie. No. Jak będziecie czytać jakieś artykuły naukowe, no to tam jest albo 1%, albo 5%. Taki threshold, przy którym się odrzuca różne rzeczy. Tak, to, tak naprawdę to nie wynika z niczego, po prostu tak się przyjęło. Już, no. Albo 1%, albo 5%. Tak, czyli jakbyśmy popatrzyli na to, no to ta 850 jeszcze by nie była anomalią. Tak, no bo to jest więcej niż 5%. Z drugiej strony, żeby nie liczyć za każdym razem dla każdej liczby tej dystrybuanty, możemy policzyć, dla jakiej wielkości prawdopodobieństwo będzie mniejsze niż ta wielkość będzie mniejsza niż 5%, tak? No to do tego służy właśnie taka funkcja PPF, to jest po angielsku percentile point function i to jest po prostu odwrotność dystrybuanty. No ale za jej pomocą możemy taki threshold sobie ustalić. Teraz ta wielkość mówi, że jeśli liczba będzie większa niż 851, to prawdopodobieństwo będzie mniejsze niż 5%, zgodnie z tym rozkładem. Okay? No i to, co jest najfajniejsze w ogóle w tym, to jest to, że w trzech linijkach, raz, tak, dwa, no i tam gdzieś czytanie jeszcze danych, trzy, stworzyliśmy sobie detektor anomalii. Tak, no bo te trzy linijki pozwoliły nam ustalić pewien threshold, powyżej którego możemy odrzucać anomalię, możemy wykrywać anomalię. Tak, trzy linijki kodu.
Dobrze. Ok, czy są jakieś pytania do tego? Może zróbmy tak, będę pauzować po każdym przykładzie, żeby ludzie nie zapominali. To jest 5% żadnego dnia będzie taki wynik, tak? Nie, to jest 5% tego, że biorąc pod uwagę poprzednie wyniki, tego dnia ta wielkość z tego dnia będzie jakby nie pasowała do tych pozostałych wyników. No. Prawdopodobieństwo tego, że ta wielkość pasuje do tych wyników. No. Czyli niskie prawdopodobieństwo oznacza, że ta wielkość nie pasuje do tych poprzednich wyników. No, tak. Dobrze, przykład drugi. Przedział ufności. Przedział ufności to jest coś takiego, że jeśli weźmiemy sobie kilka próbek z danej dystrybucji, czy kilka właściwie zestawów próbek z danej dystrybucji i policzymy na przykład ich średnią, to przedział ufności będzie nam informować, może jeszcze raz, 95% przedział ufności dla danej średniej będzie nas informować wtedy, że ta średnia jest na 95% w danym przedziale. Chyba się trochę zaplątałem. Przedział ufności, 95% przedział ufności dla średniej można wyjaśnić w ten sposób, że jeśli będziemy liczyć średnią dla różnych zestawów próbek dla danej dystrybucji, to te średnie na 95% będą w tym przedziale. O, w ten sposób. To jest taki coś w rodzaju błędu. Można to tak w ten sposób rozumieć. Błędu dla danej wielkości. Teraz, żeby policzyć coś takiego, to zastosujemy tutaj metodę bootstrapu, czyli takiej symulacji właściwie. To, co zrobimy, to na podstawie tej próbki, którą mamy, wylosujemy nową próbkę, stworzymy nową próbkę, wyznaczymy średnią tej próbki i powtórzymy to ileś tam razy, tak? No i będziemy wtedy mieć taki wektor średnich. No i teraz na podstawie tego wektora średnich możemy policzyć, jaki jest przedział, dla którego 95% tych średnich właśnie leży w tym przedziale. I to jest właśnie właściwie definicja tego przedziału ufności, tak? Czyli tak naprawdę kod jakby odpowiada definicji. No i to znowu jest dość proste, korzystając z numpy i właściwie tutaj chyba tylko z numpy. Tak? Tutaj na początku mamy funkcję, która wylicza nam, czy taki generator, który wyznacza nam średnią dla takiego wektora losowego. Tak, ten wektor, on jest stworzony w ten sposób, że nie ma mnie. Ten wektor jest stworzony w ten sposób, że indeksy są losowane z przedziału od zera do długości tego wektora z powtórzeniami. Okay? To jest losowanie randint, losuje liczby całkowite z danego przedziału. Ten wylosowany wektor ma taki rozmiar. I teraz, jeśli wstawimy te indeksy do tego wektora V, to on po prostu wybierze nam z tego wektora V tylko te elementy z tych indeksów, z tego wektora tych indeksów. Tak? Czyli ten IDX to jest wektor długości len V, który zawiera liczby losowe od 0 do len V znowuż. No i wstawiamy tutaj. To nam wylicza taki nowy wektor losowy, to nam wylicza średnią, tak? Czyli ta funkcja po prostu wylicza nam średnią nowego wektora losowego. Wektora wylosowanego z powtórzeniami z tego naszego poprzedniego, z tych naszych danych. No i teraz tworzymy sobie ten generator, robimy 10 tysięcy powtórzeń. Teraz moglibyśmy to zrobić za pomocą, nie wiem, jakiejś tam pętli for, prawda? Natomiast zamiast tego tutaj wykorzystałem funkcję taką wbudowaną do numpy from iter. Ona jest taka fajna, bo ona sama wszystko zrobi, całą pętlę wykona i od razu nam wrzuci to do macierzy, do tablicy numpowej. Czyli to simmins jest wektorem o 10 tysiącach elementów, który ma
średnie z losowych wektorów, tak? Czyli średnie wylosowane właśnie w ten sposób. No i teraz, żeby wyznaczyć ten przedział ufności cały, to korzystamy z tej funkcji, z takiej funkcji percentile, to nam po prostu nam percentyle liczy, tak? Percentyl 2,5 i 75,5 percentyl. W ten sposób pomiędzy tymi dwoma liczbami jest 95% tych średnich. Okay? Czyli to jest właśnie dokładnie przedział ufności. Okay? No i to jest wynik. Tak, czyli przedział ufności, 95% przedział ufności na średnio dla naszych danych jest taki. No to jest coś w rodzaju błędu tej średniej, takiej już statystycznego. Tak? To znaczy mamy, dostajemy średnią, i możemy mniej więcej tam w takim dużym ogólnieniu powiedzieć, że ta średnia to jest ta jakaś tam średnia, powiedzmy 800 plus minus, no właśnie od tego do tego. Okej, okay, czy do tego są jakieś pytania? Mógłbyś podać jakieś praktyczne przykłady wykorzystania tej średniej? Czy nie ma? Tak. Nie, no na przykład jednym z takich przykładów, których ja wykorzystywałem, to jest estymacja nachylenia krzywej. To znaczy robimy regresję liniową, tak, i dostajemy nachylenie jakiejś krzywej, tak, ten współczynnik alfa przy x dla linii prostej, dla danych danych. No i teraz możemy w jakiś tam sposób policzyć przedział ufności dla tego współczynnika. No i teraz znając ten przedział ufności możemy powiedzieć, czy ta prosta wzrasta, czy maleje, prawda? Jeśli ten przedział ufności będzie większy od zera, cały, no to znaczy, że ta prosta wzrasta. Jeśli cały będzie mniejszy od zera, to znaczy, że maleje. Natomiast jeśli będzie zawierać zero pomiędzy, no to znaczy, że to jest no nie wiadomo co. Okay? Czyli w ten sposób możemy powiedzieć, że mamy wzrost w danych albo mamy spadek danych. Tu nie są potrzebne żadne założenia co do rozkładu losowego? W tym przypadku nie. W tym przypadku nie, bo robimy to za pomocą bootstrapa, za pomocą symulacji. Jeśli byśmy, no tak, bo takie rozkład, takie przedziały ufności dosyć prosto się liczy, jeśli znamy rozkład, to możemy to właściwie tak na, no nie wiem, na papierze policzyć. No, ale no z tym też są jakieś chyba problemy, z tego co pamiętam, więc no to jest taki po prostu przykład fajny, że można bardzo szybko zasymulować dane. W paru linijkach. To znowu jest paru linijek, mamy całą symulację gotową. Okej. Okay. Coś ciekawszego. Porównywanie dystrybucji. Wyobraźmy sobie, że mamy dane dotyczące czasu spędzonego na stronie. Teraz mamy te dane mamy pogrupowane na dwa zbiory. Jedne to są dane fraudsterów, którzy jakoś tam nas oszukują, na przykład, nie wiem, próbują za coś zapłacić jakimiś kupionymi kartami kredytowymi. Natomiast drugi to jest czas na stronie takich klientów dobrych. Okay? No i teraz pytanie jest, czy te czasy, czy te zbiory czasu na stronie się od siebie różnią? No to jest takie już dosyć praktyczne zastosowanie. Okej, okay, to znowu spójrzmy na dane. No więc dane wyglądają w ten sposób. Na górze jest zbiór czasów na stronie w milisekundach dla danych klientów, natomiast na dole są dla danych fraudsterów. No to są histogramy znowu. No pierwsze, co się rzuca, to na przykład jest to, że dużo więcej jest danych klientów niż fraudsterów, no ale to tak zawsze jest. No, tam jest około 5% wszystkich transakcji to są transakcje fraudsterów, fraudsterskie. Podobno Visa tak mówi, że tak jest. Za 10 groszy jest odwrotnie. No, no tak, czasami się nie płaca. No ale to... no właśnie, no i nawet patrząc na same histogramy, no widać, że czas spędzony na stronie przez procederów jest trochę krótszy niż czas spędzony na stronie przez normalnych klientów. To można też zobaczyć przez medianę. No. Tutaj mamy OK, to jest wektor czasów na stronie normalnych klientów, fraud to jest fraudsterów. No jak popatrzymy na medianę, no to jest no, różnica 40 sekund. To jest milisekunda. No i teraz pytanie, czy ta różnica jest w jakiś sposób istotna, tak? No bo
Jakkolwiek byśmy nie pogrupowali danych na dwa, dwa podzbiory, no to bardzo prawdopodobnie jest, że mediany będą się różnić. Nie? No to zawsze się będą różnić, więc czy to jest ważne? Czy ta różnica jest ważna? No niby. No jest właśnie, na coś takiego wnioskowanie statystyczne jest w stanie odpowiedzieć. I to dosyć prosto, korzystając tylko z jednej funkcji. To jest test statystyczny. I tych testów w tym module SciPy Stats jest cała masa. One będą zależeć od rozkładu danych, czy to są dane parametryczne, czyli których wiemy, jaki jest rozkład, czy są nieparametryczne, jak w tym przypadku. Będzie zależeć, czy są dane sparowane, czy niesparowane. Tego jest całe mnóstwo i przekopanie się przez dokumentację jest uciążliwe, szczególnie, że nie zawsze jest to dobrze opisane. Natomiast wiadomo, że to jest. To, co robi ten test, to sprawdza, czy te dwa wektory pochodzą, czy elementy z tych dwóch wektorów pochodzą z tej samej dystrybucji. I liczy prawdopodobieństwo tego, że te dwa elementy z tych dwóch wektorów pochodzą z tej samej dystrybucji, tak? Czyli z tego jakby samego procesu. Tak? To prawdopodobieństwo jest określone przez to p-value, które zwraca nam to, ten manu i ten a. Teraz dlaczego to robimy? Tak? No bo to, co byśmy musieli pokazać, to to, że te dane są różne, tak? Albo nie są różne. Tak? No to właśnie w statystyce to tak prosto się tego nie robi nigdy. Bardzo trudno jest coś pokazać wprost w statystyce, zazwyczaj się to robi właśnie na odwrót. Znaczy najpierw myślimy, co dużo łatwiej jest jakby zaprzeczyć czemuś. W tym przypadku chcielibyśmy zaprzeczyć temu, że te dwa wektory pochodzą z tego samego rozkładu. Tak? No i liczymy prawdopodobieństwo takiej sytuacji, że te dwa wektory pochodzą z tego samego rozkładu. To liczy nam test Manu i Tenney. Prawdopodobieństwo wychodzi tyle. To jest 0. Tak? To jest 10 do minus 59. Tak? Czyli mamy prawdopodobieństwo tego, że te dwa wektory pochodzą z tego rozkładu jest 0, więc możemy wnioskować, że te dwa wektory pochodzą z różnych rozkładów. A skoro pochodzą z różnych rozkładów i wiemy, że jeden jest trochę bardziej przesunięty w stronę mniejszych czasów, a drugi jest trochę większych czasów, no to możemy wnioskować, że proceserzy mniej czasu spędzają na stronie. I to już jest jakby obwarowane całą matematyką, całymi wszystkimi dowodami automatycznymi. Także jak szef przyjdzie do was i powie, że udowodni mi to, to może mi pokazać, proszę bardzo. Już nic nie może powiedzieć. Z drugiej strony, czy coś z tego wychodzi, czy coś jakby można z tym potem dalej zrobić, to zaraz pokażę. Niekoniecznie, ale no, fajny kawałek matematyki w każdym razie. OK. Czyli to jest taka właśnie takie testy statystyczne, no, czasami się nazywa testowanie hipotez statystycznych. Tak? W tym przypadku hipotezą jest to, że te dwa wektory pochodzą z tego samego rozkładu. I to zazwyczaj się robi tak, że się bierze dwie hipotezy. Hipoteza zerowa to jest tą, którą chcemy zaprzeczyć i hipoteza alternatywna to jest tą, którą chcemy dowieść. Tak? I się robi test na hipotezę zerową. No i robi się go w ten sposób, żeby pokazać, że prawdopodobieństwo wystąpienia tej hipotezy zerowej jest małe i wtedy się mówi, że no skoro ta hipoteza jest nieprawdziwa, no to musi być alternatywna prawdziwa. Tak? To jest tak bardzo z grubsza i niektórzy powiedzieli, że nieprawda. Było jest coś takiego jak wnioskowanie bayesowskie, ale powiedzmy, ale to działa w każdym razie, o, w ten sposób to działa. No tak, no problem może być jeszcze tylko w tym przypadku taki, że tych danych dobrych klientów jest dużo więcej niż danych procederów. No i to czasami może rozwalać testy. Tak samo jak, nie wiem, jakieś są algorytmy machine learningowe, które nie zawsze potrafią sobie poradzić z takim przypadkiem, kiedy mamy duże rozróżnienie liczby przypadków w dwóch klasach. Więc, no, żeby sprawdzić, czy na przykład liczba przypadków nie jest tutaj czymś ważnym, no to tutaj jest kawałek kodu, który wybiera z rozkładu dobrych klientów losowo pewną podgrupę. Ta liczba elementów w tej podgrupie jest taka sama jak liczba elementów w wektorze procederów. No i wtedy możemy do tego testu wrzucić dwa wektory o takiej samej liczbie elementów. Tak? No tutaj znowu jest
To losowanie, to zawsze mi się podobało w Pythonie, takie losowanie, taka symulacja, która się odbywa w dwóch, jednej, dwóch linijkach kodu. No to jest coś po prostu wspaniałego, jeśli chodzi o Pythona. No. Tak, no tutaj robimy po prostu, tworzymy wektor indeksów i go szaflujemy, tak, i bierzemy pierwsze n elementów z tego wektora i wrzucamy, i wybieramy właśnie te elementy z tego, z tych pierwszych tych pomieszanych indeksów. Ok, czy do tego są jakieś pytania? Czy w rzeczywistości to wykorzystujecie? Czy to jest jakiś modułach, czy to raczej kolejne? Testowanie, nie rozumiem, testowanie tych? Tak, no to zazwyczaj to jest taka metoda, żeby sprawdzić, czy patrzenie na tą wielkość ma sens dalej. Nie, to nie do końca działamy po tym na tej wielkości, ale po prostu patrzymy, no fajnie coś wychodzi z tego, no to może coś z tym dalej zrobimy. Tak, tak jakby no takie właśnie przed dalszą analizą sprawdzenia. Tak, to będziemy robić później, ale z okazji. Chciałem się zapytać, bo użyłeś testu statystycznego myślenia. Tak. A dlaczego nie Kurt Backliner jako mówiąca? Nie mam pojęcia, co to test jest. No tak jak powiedziałem, no to jest całe mnóstwo testów w tym. No nie, bo właśnie testy to troszeczkę nie było testach, tak? A Kurt Backliner troszeczkę mówi o tej rozbieżności między dwoma rozkładami, tak? Jest takie, że to jest maksymalne. No to ten mały i ten i to samo. To jeszcze jak wybierasz parametr przy rozkładzie płaconej kontinuum? No to była prosta średnia. Po prostu średnia, tak. Najprostsza estymacja, czyli tam maksimum likelihood, tak, w tym przypadku. A jeszcze na końcu właśnie przypadek detekcji anomalii, czyli literaturze na przykład dominuje podejście takie właśnie dziskowanie bajsowskiego, jeśli chodzi o anomalie, przynajmniej jeśli chodzi o anomalie kart kredytowych, to się jeszcze robi trochę inaczej. To jest dużo bardziej skomplikowane, bo wtedy tworzy się modele dla każdego użytkownika i w ten sposób to się robi. Natomiast nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Aż takiej wiedzy nie mam. Dobrze. Przedostatni przykład. Te same dane co poprzednio, tylko teraz byśmy chcieli sprawdzić to samo co poprzednio, tylko bez testu statystycznego. No, wykorzystamy znowu Bootstrap. No tutaj hipoteza zerowa jest znowu taka sama, czyli oba wektory są losowane z tego. Są losowane z tego samego rozkładu. Czyli jeśli są losowane z tego rozkładu, to co możemy zrobić, to złączyć te dwa wektory, wymieszać je ze sobą, jakby znowu wybrać z tego wymieszanego zbioru dwa wektory o długościach odpowiadających początkowym długościom tych wektorów i znowu porównać jakąś statystyką. No i to zrobić jakieś tam dziesiątki tysięcy razy. No i wtedy będziemy mieć rozkład tej statystyki i będziemy mogli coś powiedzieć. Tak nas będzie interesowało w tym przypadku prawdopodobieństwo otrzymania różnicy median większej niż oryginalna różnica median. Na przykład, to jest taka przykładowa statystyka, tak można użyć średnich albo czegoś innego. No i tu znowu jest przykładzik, znowu kilka linii kodu i mamy całą symulację gotową. No to znowu mam taki generator, który znowuż robi to samo co poprzednio, to znaczy generuje różnicę dwóch losowych wektorów, czy różnicę median dwóch losowych wektorów. Tutaj ta pierwsza linijka łączy nam dwa wektory w jeden. Tutaj jakieś tam przypisanie zmiennych. Tak, no tutaj znowu mamy losowanie indeksów takie ze zwracaniem
No i tworzenie jednego wektora o długości m, drugiego wektora o długości m plus n, czy o długości n właściwie. No i wyrzucenie różnicy median. Tak? No i to znowuż wykonujemy tam ileś tam, nie wiem, 10 tysięcy razy, tak? No i tutaj mamy ten wektor tych różnic median. No i to, co nas interesuje, to ile razy w tym wektorze median pojawia się taki przypadek, że ta mediana jest większa lub równa tej naszej początkowej różnicy median, tak? Tutaj mamy wyliczoną taką początkową statystykę, czyli z takich oryginalnych danych liczymy różnicę median. Teraz istota jest tego w tym, że jeśli te dwa wektory byłyby losowane z tego samego rozkładu, no to byśmy się spodziewali, że że dosyć często będzie większa, tak? No bo to nie, pewnie gdzieś w środku rozkładu będzie, no i to. No natomiast to, co otrzymujemy, to zero, tak? Czyli w tych 10 tysiącach powtórzeń ani razu nie zdarzyło się tak, że różnica median jest większa niż ta nasza statystyka początkowa, tak? Czyli wygenerowaliśmy rozkłady, zakładając, że te dane są z tego samego rozkładu. No i to, co pokazujemy tutaj, to to, że prawdopodobieństwo osiągnięcia tej statystyki jest zerowe, zakładając, że te dane są z tego generowane z tego samego rozkładu, tak? Czyli to znowu jest to samo, co w tym przypadku tego Manna-Whitney'a, że hipoteza zerowa jest taka, że one są z tego samego rozkładu, tak? Pokazujemy, że to jest bardzo mało prawdopodobne, więc przejmujemy hipotezę alternatywną, która w tym przypadku jest taka, że te dwa wektory są generowane z różnych rozkładów. Czyli to jest to samo dokładnie co poprzednio, tylko że tutaj korzystając z takiego fajnego, takiej fajnej symulacji, natomiast tam po prostu korzystając z funkcji wbudowanej. Dobra, ostatni przykład. No dobrze, czyli pokazaliśmy, że te dwa wektory się od siebie różnią, tak? I czy na tej podstawie, na samej tej podstawie jesteśmy w stanie odróżnić, czy użytkownik jest fraudsterem, czy użytkownik nie jest fraudsterem? No zastosujemy do tego naiwnego Bayesa. Naiwny Bayes polega na tym, że prawdopodobieństwo tego, że użytkownik jest fraudsterem, biorąc pod uwagę to, ile czasu spędził na stronie, jest proporcjonalne do tego, jakie jest prawdopodobieństwo tego, ile spędził czasu na stronie, biorąc pod uwagę, że jest fraudsterem, razy to, że jest fraudsterem. Teraz to, że prawdopodobieństwo tego, czy użytkownik jest fraudsterem, czy nie, to jest, to się nazywa prior, zaczątek bayesowski. I to albo wiemy z doświadczenia, albo no w tym przypadku akurat możemy prosto policzyć, tak? No to jest liczba fraudsterów dzielona przez liczbę wszystkich użytkowników, nie? No to jest prawdopodobieństwo tego, że użytkownik jest fraudsterem. Natomiast no i analogicznie możemy to policzyć. No i teraz te dwie rzeczy, to są akurat te rozkłady, co tam już widzieliśmy. Tak, to są te dwie rzeczy. To jest prawdopodobieństwo tego, że otrzymamy taki czas, biorąc pod uwagę, że użytkownik jest klientem. To jest prawdopodobieństwo tego, że użytkownik tyle spędzi czasu na stronie, biorąc pod uwagę, że jest fraudsterem, tak? Czyli mamy te dwa rozkłady, mamy PF i PC, czyli za każdym razem, kiedy przyjdzie nam nowy czas, możemy policzyć to, co nas interesuje tak naprawdę, tak? Czyli czy prawdopodobieństwo, czy użytkownik jest fraudsterem, biorąc pod uwagę, ile czasu spędzi na stronie. OK? No i to jest fragment kodu. No, tutaj zawsze jest, z Bayesem jest taki problem, że estymowanie tych prawdopodobieństw jest czasami trudne. W tym przypadku po prostu wziąłem histogram, no. I estymowanie tego prawdopodobieństwa, czyli ta funkcja po prostu polega na tym, że patrzę, w którym binie znajduje się dany czas, tak, dana wartość. No i ponieważ te prawdopodobieństwa są już znormalizowane, to jeśli wiem, no to to będzie jakieś tam proporcjonalne do rzeczywistego prawdopodobieństwa, taka estymata prawdopodobieństwa danego czasu.
No i właśnie, no to jest funkcja, która nam wylicza prawdopodobieństwa. To jest taka fajna funkcja, która przeszukuje nam wektor, zakładając, że wektor jest posortowany, czyli to jest taka bisekcja, no, tylko że wbudowana w numpy i działająca na tych tablicach numpowych. No i zwracamy prawdopodobieństwo. To tutaj te wielkości, które tu wrzucamy, one biorą się z histogramu. Tak? Numpy ma też histogram, to tylko funkcję histogram, który po prostu generuje histogram. To są wysokości tych słupków, a to są kolejne biny przy histogramie. OK, czyli to właściwie jest cały naiwny bias w Pythonie. No tu jest test tego. Testujemy to w ten sposób, że tworzymy sobie wektor czasów. To jest taki dosyć naiwny sposób testowania, tylko żeby pokazać, o co chodzi. Tak? Tworzymy wektor czasów i zliczamy, ile razy ten detektor powie nam, że ten czas odpowiada fraudsterowi, a ile to, że ten czas odpowiada nam normalnemu klientowi. I teraz to, co wychodzi z tego, to to, że nigdy nie potrafimy wyliczyć fraudstera. Okay? No i to, tak, to chciałem pokazać z dwóch powodów. Po pierwsze, no znowu pokazać, że Python jest na tyle wspaniały, że w paru linijkach możemy zaimplementować na innego biasa. To raz. A po drugie, to to, że wnioskowanie statystyczne nie jest wszystkim. Tak? To znaczy możemy sobie udowodnić, że dwa zbiory są od siebie różne, pokazać jakimiś bajerami, że tak jest, jakimiś analizą statystyczną, że tak jest, no ale jak przychodzi co do czego, no to okazuje się, że to jest i tak za mało. Dobra. Okazuje się, że tutaj troszkę lepiej działa taka jeszcze najmniejsza metoda po prostu wstawiania thresholda. Tak, czyli powiedzenia, że jeśli użytkownik spędził na stronie mniej niż ileś tam sekund, to traktujemy go jako fraudstera. No, ale jak już powiedziałem, to akurat też pokazuje tego piękną Pythona. Tak, parę linii kodu i gotowe. No dobra. No to już jest ostatni slajd. Podsumowanie. No właściwie pokazałem, mam nadzieję, że pokazałem wam, po co można korzystać z tego wnioskowania statystycznego. Można porównywać wielkości, można walidować wielkości. Potrzeba jest pewna wiedza statystyczna, ale tak naprawdę sporo tego można jakby wydłubać z dokumentacji. Nie? Tam są wszystkie testy statystyczne, niektóre lepiej opisane, niektóre gorzej, ale do tego się można dowiedzieć. Tak? No i to jest wszystko jakby w modułach. Problemem są, to wnioskowanie statystyczne nie zawsze jest, to nie jest coś doskonałego, tak? No, to jest tylko jakby narzędzie sprawdzania. Zawsze zostaje coś, przy czym człowiek musi być, tak? Na przykład ustalanie tych prawdopodobieństw, przy których odrzucamy daną hipotezę zerową. Tak? To jest taki jeden z problemów dosyć charakterystycznych dla wnioskowania statystycznego, to znaczy, jeśli mam hipotezę zerową, tak, i mówimy, że ona tam ma prawdopodobieństwo tej hipotezy zerowej jest na przykład, nie wiem, 4%, to czy to odrzuci tą hipotezę zerową, czy przyjąć, tak? No, nie wiadomo, no, to już musi programista, tak, czyli człowiek powiedzieć. No, w literaturze znajduje się albo 5, albo 1% z jakiegoś powodu, nie wiem. No i mam nadzieję, że pokazałem, że Python jest na tyle fajny, że w paru linijkach można bardzo fajne rzeczy zrobić, tak? Symulacje, naiwny bias, klasyfikatory. W trzech linijkach można detekcję anomalii przeprowadzić. No, właściwie wszystko. Czy masz jakieś pytania do naszego prowadzącego dotyczące badania? Tak, bin to jest. Tak, to jest jeden słupek. Jeśli tutaj sprawdzimy, to. Tutaj ten histogram, to co nam zwraca, to są prawdopodobieństwa, czyli wysokości tych słupków, natomiast biny to są to, gdzie są te słupki. Tak. Ja zapytam
prawdopodobieństwem, że ktoś jest tym fraudsterem. To ten, bo tutaj to jest policzone tylko jako jakiś tam procent z liczby użytkowników. Nie bierzemy pod uwagę na przykład tego, że być może normalni użytkownicy część naszą stronę odwiedzają, a fraudsterzy rzadziej albo odwrotnie. Tak, to jest jeden z problemów analizy bajesowskiej i to jest właśnie estymacja zaczątków, tak, tych priorów, które się nazywają. I to jest, też można o tym cały wykład przeprowadzić. No tutaj właśnie było prosto, no tak, no to jest problem. No, tak można robić w inne sposoby. Są jeszcze bardzo skomplikowane sposoby estymacji tych priorów. Tak więc, no tak, no troszkę trzeba wiedzieć jednak. W sensie same jakby wrzucenie do funkcji nie wystarczy. No. Mam takie pytanie ogólne. Jak masz jakiś problem do rozwiązania, zaczynasz od super zaawansowanych i trudnych modeli, czy zawsze raczej od tych najłatwiejszych? To różnie. To różnie bywało. Ale za każdym razem okazywało się, że te modele prostsze lepiej działają niż zaawansowane. W sensie nawet nie takim, że dają dużo lepszą dokładność, ale no prościej implementować i dokładność jest no, albo porównywalna, albo gorsza w skomplikowanych modelach. Jakieś tam sieci neuronowe czy głębokie uczenie. No ale z drugiej strony nigdy nie zajmowałem się jakimiś takimi rzeczami, które chyba są adekwatne właśnie do tych rzeczy. Jakieś, nie wiem, analiza obrazu, o których kolega zaraz będzie mówić, to tam rzeczywiście no, to trzeba te głębokie sieci neuronowe pewnie stosować, tak, no, ale jak są jakieś metody, no to zawsze prawdopodobnie lepiej stosować jakieś prostsze. Chyba jakiś artykuł nawet kiedyś o tym był. A